Siema. Witajcie. Ja tego nie widzę, co tam widzicie, czyli tam taki pociąg pracowniczy PKP Energetyka. Najprawdopodobniej, bo ja nie wiem, co to za pociąg. Nawet, bo bardzo z daleka nie widać. Ale obstawiam, że to jest chyba jakiś WZA. M110 czy bez M110? Nie wiem. Ale ostatnio pokrzywił nam się rozkład i teraz wygląda jak wyglądał. Dużo się zmieniło od zeszłego roku. Jest właśnie lipa. No. Chciałbym, żeby tutaj jakiś pośpiech do jedzie coś? Coś będzie jechał. Bez zapowiedzi. Przed wami EPS. PKP Cargo z węglarkami teraz przyjechała. To jest knot. Napiszcie w komentarzu, jaki był to numer, bo niestety nie zauważyłem. Nie, akurat przeteleportowała, tak powiedzmy, że za dyma mnie przeteleportowała 2 cm do słupka. Jego nie opierałem. Czemu przeteleportowała? Chyba przesunęła. Przejazd był otwarty. Ja cię kręcę. Kto powie, że jaka była EP07, czy to było EU, to przypomnę mu serduszko. Wiem, że przejeżdżało dwa loki. Jak dobijecie tutaj 5, jak tutaj dobijecie 30 wyświetleń do końca miesiąca, a to bardzo wam szybko wychodzi, jak Nikole w Suchedniowie. I to przy takim bloku, to i to jeszcze przy takich węglarkach, że nie wiem, na popychu nic nie ciągnęło. To może dwa składy. Dwa loki ciągnęły 41 węglarek. Co się dzieje drugiego? Nie wiem, dzisiaj są niespodzianki dla mnie. Nie, to szurujące samochody. I za dwa loki, które są przystosowane do pociągów lekkich. W ogóle tu nie było S2. Kurde. Jestem w szoku, kurde. W szoku jestem, że bez zapowiedzi co najmniej 5-minutowej powiedzieli, że nie przejeżdża pociąg towarowy. To był chyba z bruttem albo z węglarkami. Nie wiem. Jeśli coś wiecie na ten temat, to napiszcie w komentarzu. A,
Już na razie. Troszkę jeśli będzie 30 wyświetleń na filmiku do końca miesiąca, to pojawi się filmik z Piotrkowa Trybunalskiego na jarmarku ogólnopolskim jarmarku modelarskim, ale wam tego nie obiecuję. Ale warto, bo może się też pojawić filmik ze Skarżyska w najbliższych dniach, albo z tego z Kielc. Właśnie. A Jezus, jak mi ręce bolą od tego zimna. Zniesiłam sobie rękawiczek. Dzisiaj są dwie zagadki do rozwiązania. Jaki pociąg jechał, jaki numer? Jaka tam lokomotywa lub wagon pracowniczy PKP Energetyki stoi przy nastawni? SHI, jeden chyba wykonawczy czy dysponujący. Więc to stacja przylotowa. Kiedyś była to stacja taka stacja. Bo to kiedyś, jeszcze raz mówię, o któryś raz to mówię, że tam była stacja, że tam chodziła bocznica do Marywilu. Możliwe, że tam kiedyś będzie fabryka budowy domów, że tam będą takie lekkie, jakby to powiedzieć. No takie projektanckie rzeczy, nie znam się na ten temat, ale tutaj gdzieś, jeszcze wam tu powiem, że gdzieś tu w Ściernisko, tam za Lubysnym Polem, tam była gdzieś stacja z kolejki wąskotorowej OTR Zagnańsk, zlikwidowanej ponad... Znowu jedzie? No szkurde. Nie wiem, dzisiaj mam chyba farta S2. No Jezus. Dobra. Dajcie mi się uspokoić, bo tyle pociągów to nie widziałem na tej stacji od kilku lat. Kiedyś tu była duża stacja, stało tutaj dużo parowozów, ale to za latach komunizmu i stanu wojennego. To jest taka historia, jakby ktoś nie wiedział. Usuniemy się, bo tutaj jest krawędzie i nie widzę, bo jest zasypane śniegiem. Może nastawnie układała dla niego przejazd. Złącznej do tego. Złączna to jest przystanek, a trzeba była to stacja. Poczekaj, zasłaniam wam. Pójdę do cienia. Do przystanku osobowego. Do przystanku. Mylą mi się. Przejdziemy sobie obok. Obok sobie przejdziemy. S2. No wiem, że S2 jest. Bo zaraz przyjdzie Bolko. Idę do Wrocławia. Tak, do Wrocławia. Bo dzisiaj jest 20. I jak mnie ktoś ogląda po szyi, kto ma taką wnuków, to wszystkiego najlepszego. Z okazji mnie dziecka i babci. Jadziek! Co to kurde jest? Nie no, nie gadajcie, że... Yeah.
Oj, nie no, chłop! Chłopie, toś ty odwalił na... PKP, dziękuję. Dziękuję PKP, że w końcu żeście jeszcze ten dopuścili. Dwa loki EP42 wyprodukowanych w Wołoszowygradzie. Nie wiem, w którym roku. Może w 70? 7? 60? Nie wiem. X z D. Wielkie plus 1. Ajci, boli. Zakrywam wam, bo... No, mam takie rękawiczki w kurtce. Takie też tam dodali, żeby ochronić takie nadgarstka, ale ja tym mało dalej, bo jeszcze są palce. Cały czas. Chłopie, coś ty, to, coś, jakiś tu śligr ty jeździły, coś, albo EP07, jeździły cały czas tutaj, ale tutaj nie, teraz to, dzisiaj był wielki dzień i czapa ja wtedy przejechał, zelektryfikowana linia, więc, to był ET, przepraszam. Teraz mi się właśnie przypomniało. Oła. Jest. Jak tutaj dobijecie chociaż 10 lajków, a to wam się bardzo rzadko zdarza, nawet nigdy nie dobiliście tyle, może kiedyś nagram ustronie specjalnie dla was o godzinie 23. Nie wiem. Musicie na to zasłużyć. Ty, a to przypadkiem jest lab? Lab 10, czy tam dla 10? Bo to mi coś przypomina. Ten lokomotywka. Bo to jest troszkę taka... że przychodzi sobie tak, jest na odstawie, że tutaj jest odległość między tymi słupkami, to jest odległość między jednym końcem lokomotywy, jakbyśmy siedzieli w środku i tu jest koniec. To tu na przykład jest kierownica i ogólnie tabelka i tyle, tutaj też tabelka jest, to tak w przetokowych zawsze w pociągach jest. Ten śnieg. Lubię zimę. I można porzucać śnieżkami. Tylko nie wiadomo gdzie. Bo to stacja. Pamiętajmy. I uwaga, szczęśmy się w pociągu. Przez świętego Andrzeja. I chciałem jeszcze dla was nagrać kapier. Miałem jechać do Warszawy. Może jutro pojadę, nie wiem. Ale nie pokażę wam kapiera. Kiedyś wam może pokażę z pociągu do Krakowa. Tylko nie obiecuję wam tego. Ogólnie na kapierze będę mógł, może mówił, Gdzie jadę? Która to jest? Jeszcze 6 minut, ja nagrywam 40 minut. 20, kurde, 20, 15. Coś tam przychodzi, jakie zwierzątko. Tak, coś tam zauważyłem, że zwierzątko przychodzi, ale może jakaś kaczka. Nie wiem, wiem, że to był tego, bo przychodził tak skrzydełka przylatywał.
Tu obok jest las, oczywiście nie za rezerwat, a tu jest park krajobrazowy za tym wszystkim. Ciekawostka taka. A on nazywa się Środowicki Starachowicki, nie. Jak to leciało? Suchedniowsko-Środowicki Park Krajobrazowy. Tam jest bardzo dużo pomników, może mam kamerkę sportową, to może bym się tak kiedyś przyjechał, ale nie wiem, lato. Znaczy do lata jeszcze daleko. To taki plan. Ogólnie mój kanał się zajmuje obecnym wykoleniem na tej stacji małej. I